Dzisiaj chciałbym usługiwać w oparciu o drugą księgę Kronik, 20 rozdział. 20 rozdział. I będę czytał ten od pierwszego do dalej, do te wiersze. Może dłuższy kawałek dzisiaj. Czytamy tutaj tak w drugiej księdze Kronik. Po tych wydarzeniach, za chwilę powiem, o jakie wydarzenia chodziło. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Haseson Tamar, to jest w En-Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając: jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni. I będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli. Właśnie oni tak się nam odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy, Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł: posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy, i wy wszyscy mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan: wy się nie bójcie, nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Sytuacja wydawałoby się taka jakby normalna. No, państwa czy armie powstają przeciwko armii. I kiedy czytamy tą historię, to chcę zwrócić uwagę na kilka bardzo, bardzo istotnych rzeczy. Tu jest napisane: po tych wydarzeniach. A więc musielibyśmy cofnąć się w naszej lekturze i uważnie w domu przeczytać, po jakich to wydarzeniach powstają trzy wrogie armie, które próbują zniszczyć państwo Judejczyków, zdobyć, spustoszyć Jerozolimę. Jehoszafat, czy też Jozafat w innych tłumaczeniach, to imię oznacza, że Pan jest sędzią, jest postacią bardzo pozytywną w Biblii. To jest jeden z tych nielicznych królów, który całym sercem szukał Boga. To jest jeden z tych nielicznych królów, który gdy objął władzę, panowanie w Judei, zabrał się za duchową odnowę ludu Bożego.
On kazał usunąć wszystkie świątynki gdzieś tam na wzgórzach, w zaroślach, powycinać gaje poświęcone bogini płodności Asztarty. On rozpuścił nauczycieli słowa po całym kraju, aby nauczali przykazań Bożych. Bogobojny, całym sercem oddany Bogu człowiek. Był taki epizod w jego życiu, którym nie mógł się pochlubić, bo sprzymierzył się i spowinowacił się przez rodzinę z królem Izraela, chyba najbardziej bezbożnym królem Izraela, jakim był Achab. I kiedy Achab wcześniej jeszcze, właśnie przed tymi wydarzeniami, Achab mówi mu: wyruszam na wojnę przeciwko północnemu z kolei krajowi Syrii, czy będziesz ze mną? On mówi: razem będziemy walczyć. Twoja wojna to jest jak moja wojna. Moi ludzie będą walczyć ramię w ramię z twoimi. Ale to był bezbożny człowiek. To był bezbożny człowiek. Tak bezbożny, tak bezwzględny, tak perfidny, że wystawił Jozafata, on o tym nie wiedział, wystawił go na odstrzał, że tak powiem, wojsku syryjskiemu. Jemu kazał się ubrać po królewsku, ale sam się przebrał, żeby go Syryjczycy nie rozpoznali, bo prorok mu zapowiedział, że z tej wojny on już nie wróci żywy. I pomimo, że Pan go ostrzegał, on wyruszył na tą wojnę i wystawił Jozafata. I tak się stało, że na początku Syryjczycy próbowali zabić Jozafata, ale on zawołał do Boga w tym całym zgiełku wojennym i Syryjczycy zorientowali się, to nie ten akcent, to nie ta mowa, odstąpili od niego. Pan był z Jozafatem nawet wtedy, kiedy popełnił taki błąd i zrobił coś niewłaściwego. I później Achab zginął zgodnie ze słowem proroczym. Zginął. Ktoś puścił strzałę i został tą strzałą trafiony. I tak jak prorok zapowiedział, później psy lizały jego krew z rydwanu. Tak jak zrobił innym, tak Bóg odpłacił jemu. To jest ciekawe, drodzy, ale Boża odpłata przychodzi wcześniej czy później. Jeżeli człowiek nie upamiętuje się ze swoich grzechów, myślisz może, że ci się udało. Ale przyjdzie taki moment, że Bóg odda każdemu z nas według naszych uczynków, naszego życia, czy też braku wiary w naszym życiu, albo zgodnie z naszą wiarą będziemy pobłogosławieni. I wtedy do króla przyszedł inny prorok po tej bitwie i powiedział takie bardzo mocne słowo. Stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. Słuchajcie, nie jest to prostą rzeczą, kiedy prorok przychodzi i strofuje króla. Mając władzę królewską, Jehoszafat mógł skarcić tego proroka. Ale jest napisane, że Jehoszafat chodził drogami Dawida. Inaczej mówiąc, miał serce podobne do swojego pradziadka, do Dawida. I kiedy prorok przyszedł i słusznie zwrócił mu uwagę, to co zrobiłeś, Bogu się nie podoba, on nie zatwardził serca, nie wpadł w gniew i nie kazał wrzucić do lochu proroka, ale pokutował. To już świadczy, że jego serce było pokorne przed Bogiem, tak jak Dawid. Kiedy Natan do niego przyszedł, opowiedział mu tą historię i mówi w końcu: to ty jesteś tym królem, o którym Dawid przed chwilą powiedział, o tym człowieku, winien jest śmierci, a na to mówi: ty jesteś tym królem. I Dawid umiał to przyjąć i pokutował i prosił Boga o przebaczenie. Słuchajcie, ile razy Bóg do nas mówi, czy przez słowo, czy czasami przez kogoś, kto nam dobrze życzy, miłuje nas i dlatego, że nas miłuje, ostrzega nas, mówi nam: tego nie rób, albo to, co robisz, jest niewłaściwe, wpadamy w gniew. Jak on śmie? Ale jeżeli jest w nas bojaźń Boża, jeśli jest w nas pokorne serce,
to zastanowimy się, mówimy, rzeczywiście on ma rację. I zamiast walczyć, zamiast się gniewać, powinniśmy pójść na kolana i powiedzieć, Boże, pomóż mi to zmienić. Przebacz mi to. I ceńmy sobie takich ludzi, takich braci i siostry, którzy są w stanie, mają tą odwagę, żeby się nam narazić. Na to, że możemy stracić w ich oczach, dlatego że im coś może nieprzyjemnego powiemy, co im się nie podoba, a jednak to jest wyraz Bożej miłości i troski o nas. Takim było serce Jehoszafata. Z pokorą przyjął napomnienie. Ten Achab, o którym wspomniałem, pamiętacie, jak Eliasz do niego przyszedł i prorokował i mówi, trzy lata nie będzie deszczu. To Achab chciał go zabić, bo był bezbożnym królem. I tutaj jest napisane, że on nie tylko przyjął napomnienie Jehoszafat, ale jak czytacie dalej ten 19 rozdział, okazuje się, że Jehoszafat znowu wziął nauczycieli słowa i rozpuścił ich po całym kraju, aby nauczali zakonu, przykazań Bożych, aby lud Boży wiedział, jak należy postępować i żyć. I mówi, sądźcie rozważnie każdą sprawę, z bojaźnią Bożą, żebyście nie dali się przekupić, ale sprawiedliwie, bo Bóg wszystko widzi i słyszy wasze wyroki i kiedyś będziecie za to odpowiadać. Takim było jego serce. On nadal całym sercem lgnął do Boga i pragnął Bogu się podobać. A więc kiedy czynił dobro, kiedy okazywał bojaźń Bożą, kiedy był pokornym w swoim sercu, po tych wydarzeniach nagle trzej królowie z południa, Moabici, Ammonici, Edomici, bo to byli Edomici, też nazywani Maonitami, wyruszyli przeciwko Judzie. Ja sobie tak myślę, Boże, kiedy ja czynię dobro, kiedy ja błogosławię innych, kiedy ja staram się o dobro innych, nagle coś zaczyna się dziać. Powinienem przecież być otoczony jakimś większym Bożym błogosławieństwem. Przecież Bóg powinien mnie jeszcze bardziej chronić. A tu jest napisane po tych wydarzeniach. Po tym, gdy się ukorzył. Po tym, gdy zatroszczył się o Judę, aby ich nauczać słów Pana. Po tych wydarzeniach nagle wróg, przeciwnik wystąpił przeciwko Jehoszafatowi. Drodzy, zawsze, kiedy staramy się iść we właściwym kierunku, kiedy mamy podjąć decyzję, aby opowiedzieć się po stronie Boga, nagle pojawi się przeciwnik, który będzie chciał wzbudzić w twoim sercu lęk i strach, abyś nie szedł za Bogiem, abyś nie szedł za prawdą, którą Bóg do ciebie mówi. I teraz wtedy ważne jest, co my zrobimy. Słuchajcie, Pan Jezus, kiedy był na Górze Oliwnej, patrzył na Jerozolimę. Pamiętacie, co powiedział już pod koniec? Ileż to razy, Jeruzalem, mówiąc o mieszkańcach, chciałem was zebrać, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoje skrzydła. Chciałem być waszą ochroną. Chciałem was zgromadzić, abyście uniknęli najgorszego. Ale nie chcieliście. Słuchajcie, Bóg do nas mówi, Bóg kieruje słowo Ewangelii dobrej nowiny, abyśmy przyszli do Jezusa Chrystusa z całym naszym życiem, z całym brudem, z tym wszystkim i prosili, aby Jezus dokonał to, czego my nie możemy dokonać. Oczyścił nas, przemienił nas, nasze serca, uobległ nas w nową, czystą szatę. On tylko może to uczynić, ale my nie chcemy tego słuchać. Ileż razy chciałem was zebrać. I oto wróg wyruszył. To jest ciekawe, góra Seir oznacza, Seir znaczy kosmaty, kudłaty. Jak Ezaw był kosmaty. Bo to Edomici są od Ezawa. Popatrzcie, jakie pokrewieństwo. Rodzinne, narody bliskie Judejczykom wyruszyli przeciwko Jehoszafatowi, bo przecież Amonici, Moabici pochodzą od Lota, krewnego Abrahama.
Ale ktoś też powiedział, szukałem cię, by to sprawdzić, ale usłyszałem, że Seir oznacza też diabelską górę. Chyba od tego kosmatego. Diabelska góra. Czyli kiedy on całym sercem nie do Boga chce prowadzić Boży lud najlepszymi drogami Bożymi według prawa, nagle ten, który jest diabłem, ten, który jest przeciwnikiem, powstaje, aby uderzyć i zniszczyć lud Boży, aby Jehoszafat przestał polegać na Bogu, aby Jehoszafat przestał nauczać Słowa Bożego. To dla nas powinno być takim wyraźnym ostrzeżeniem, albo też i zachętą. Co zrobię, kiedy oto zbliżam się do Boga, kiedy szukam Boga? I powinno przecież być lepiej, ale nagle sytuacja jest jeszcze gorsza niż była. I co zrobił? Po pierwsze przyszedł lęk. Naturalny. Zląkł się. Wiecie, ale w tym lęku, w tej całej sytuacji, Jehoszafat nie zrobił jednej rzeczy, którą robi wielu ludzi. Skoro Bóg tak mi pozwala odpłacić, ja tu go szukam, ja tu się troszczę o Boży lud, obrażają się na Boga albo odwracają się od Boga, ale nie Jehoszafat. Nie, on jest świadom, że toczy się walka na śmierć i życie i chodzi o jego życie i życie jego ludu. Wtedy on się nie tylko zląkł, ale tutaj jest i postanowił zwrócić się do Pana. Postanowił przyjść przed Boże oblicze. Poszedł do świątyni, ale nie sam. Zwróćcie uwagę, że Jehoszafat wezwał Boży lud, całą Judę. Jehoszafat wezwał, zgromadził w Jerozolimie, wezwał do modlitwy i postu. Drodzy, nie wiem, czy jesteśmy ciągle świadomi, ale jeżeli swoje życie oddałeś Bogu i znasz rzeczy Boże, bo gdy oddałeś życie Bogu i stałeś się nowym stworzeniem, to musisz mieć pojęcie, że rozgrywa się duchowa walka o twoje i moje życie, o twoje i moje zbawienie. I to, że podjęliśmy dobre decyzje, to znaczy, że musimy być przygotowani na konfrontację. Oto powstanie wróg, przeciwnik, aby atakować nasze życie. Czy apostoł Piotr nie mówi, że diabeł chodzi jak lew ryczący wokół nas, prawda? Szukając kogo, by pochłonąć. A więc co powinienem wtedy zrobić? Muszę mieć świadomość, że w tej duchowej walce nie działają cielesne środki. Absolutnie. W tej duchowej walce muszę się posługiwać duchowymi środkami, aby to, co duchowe jest przeciwne Bogu, mogło zostać pokonane. A więc nie polega to na tym, że będę okazywał jakąś siłę fizyczną, złość i gniew, bo działam zupełnie nie w Duchu Bożym. Zwołał wszystkich ludzi. Wiecie, tutaj dzieci dużo się pojawiło na początku i z przodu i z tyłu i to jest piękne, bo popatrzcie, on zwołał wszystkich, mężczyzn, kobiety i dzieci. Tu w wierszu 13, podczas gdy stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie, tam byli zgromadzeni, wszyscy przyszli do świątyni, zachęceni przez swojego króla, aby szukać Boga i pomocy u Boga. Zwrócił się do Pana, nie tylko sam, ale z całym Bożym ludem. Do rzeczy duchowych na pewno należy ten aspekt, kiedy Kościół zgromadza się razem. Jestem przekonany, gdy byli razem, gdy dalej, kiedy ci, którzy są razem, zaczynają się modlić, bo wiedzą, że to jest duchowa walka i do tego jest potrzebna duchowa broń, jaką jest modlitwa, wołanie do Boga.
Wiecie, cudownie jest być, kiedy lud Boży staje i nie patrzy jeden na drugiego, ale wszyscy zaczynają wołać do Boga z głębi serca. I jest taki święty szum. Święty szum. Jedni głośniej, jedni mniej, ale wszyscy wołają, wołają i proszą, aby Bóg dał im łaskę, dał im ocalenie, dał im błogosławieństwo. I oni się tam zebrali w świątyni, oni byli razem, zaczęli się modlić. Zrobili jeszcze coś. Powiem wam, coraz trudniej jest chrześcijanom stosować duchowe metody duchowej walki. Ogłosił post. Ogłosił post. Czasami jest tak, że nie mogę się przebić w modlitwie, ale jeżeli mam pragnienie, jeśli szukam Boga, jeśli pragnę, żeby Bóg odpowiedział, jeśli pragnę znaleźć Go, żeby On w swojej mocy zadziałał, muszę po prostu zastosować duchowe środki, jakim jest oprócz modlitwy, jest post. I Boży ludzie w wielu różnych sytuacjach życiowych stosowali post. Post, który jest wzmocnieniem modlitwy. Dlaczego to robili? Bo nie lubią jeść? Nie, dlatego, że pragną od Boga Jego błogosławieństwa i środkami takimi zwykłymi nie są w stanie. Muszą szukać i przebijać się, aby być w Bożej obecności. Myślę, że ci, którzy znają Biblię, Stary i Nowy Testament, doskonale wiedzą, jak wielka waga jest nie tylko modlitwy, ale postu i modlitwy. Jak bardzo ważne jest, że kiedy wołasz do Boga, modlisz się do Boga i nie przychodzi odpowiedź, mówisz nie, ja będę, przestaję teraz jeść, ja muszę usłyszeć, co mówi Pan, ja muszę odebrać zwycięstwo w tej dziedzinie. Jezus 40 dni i nocy pościł, zanim rozpoczął służbę. Inni poszczą dzień, inni poszczą 3 dni. To nie chcę teraz na ten temat mówić, ale jeśli walczymy z duchowymi siłami, potrzebujemy duchowej mocy, potrzebujemy mocy Bożej. I kiedy Bóg widzi, że nam naprawdę zależy, bo już zaczynamy się modlić, a więc to nie jest tak, że mówimy, a modlitwa nic nie pomoże. Nie, właśnie modlitwa jest jednym z tych duchowych środków duchowej walki. Jeśli nie, będę szukał Pana i będę pościł. Będę prosił Go o pomoc. I to jest to, że cały lud zgromadzał się razem, byli w świątyni, byli w poście, w modlitwie, wołali: Boże, ratuj nas, wybaw nas. Drodzy, to postanowił zwrócić się do Pana. Nie odwrócił się od Pana w dniu kryzysu, ciężkim, trudnym, ale zwrócił się do Pana w dniu kryzysu, w dniu ciężkim. Ogłosił post. Jest napisane w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, 3-5 wiersz, że nasza walka nie jest cielesna i nasz oręż, którym się posługujemy, nie jest cielesny. To nie jest wysiłek ciała. Od 3 wiersza 10 rozdziału jest napisane, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też, tym orężem, unicestwiamy złe zamysły, wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Mamy oręż. Ty i ja mamy oręż. List do Efezjan mówi, że mamy całą zbroję Bożą. Mamy tarczę wiary, miecz ducha, mamy buty gotowości głoszenia Ewangelii, pas prawdy, przyłbice nadziei zbawienia. Mamy oręż. To nie jest cielesny oręż. Wiecie, mogą ludzie pościć, którzy nie znają Boga, ale to nic nie da. Chyba że szukają Boga. Chcą Go
poznać jako swojego Pana i Zbawiciela i czegoś nie rozumieją i są gotowi nawet pościć, aby Bóg okazał im łaskę, aby Bóg im przebaczył. Ale z reguły to nie jest potrzebne. Potrzebne jest szczere, otwarte serce, abyś przyszedł do Boga takim właśnie, jakim jesteś, a On przebaczy, a On da ci moc do nowego życia. Amen? A później, kiedy już jesteś Bożym dzieckiem, masz więcej świadomości i będziesz wiedział, jak wielka waga jest i znaczenie w tej duchowej walce i modlitwa i post. Drodzy, jeżeli Kościół Boży ma stosować duchowy oręż, pytam się, jak dużo czasu ty i ja spędzamy na modlitwie przed Bogiem? Kiedy ostatnio pościłeś i modliłeś się o coś przed Bogiem? Oręż nasz. Wiecie, diabeł próbuje stworzyć takie warownie w naszym umyśle. Ten oręż ma moc do burzenia warowni, do unicestwiania wszelkiej pychy w nas, naszego ego, naszego ja, wszelkich myśli, które nie są od Boga. Tak jechaliśmy sobie z pastorami. Wracamy z synod. Nikt nie jest wolny od diabelskich ataków. I pastorzy tak dzielą się i mówią, mam tyle i tyle lat, ale w mojej rodzinie tato zmarł, gdy miał tyle i tyle lat. I diabeł zaczął budować w moim umyśle. Zaczął mój umysł wypełniać z myślą, będziesz żył tak długo jak twój tato, za chwilę jest twój koniec. Za chwilę jest twój koniec. I to nie jeden, jeden i drugi. A ja sobie myślę tak, no mi takie myśli też przychodziły, tylko nie odnośnie mojego taty. Ale kiedy patrzyłem na moich współpracowników i mówię, Boże, wiecie, diabelskie myśli, a Bóg daje nam zwycięstwo. Chcę napełnić twój umysł lękiem i strachem. Może coś zaczyna cię boleć, a diabeł przychodzi ze swoimi sugestiami i mówi, to jest powoli twój koniec. Macie coś takiego? Ale masz oręż. Masz oręż. Ty już z tego nie wyjdziesz. Tak już musi być. Ale ty i ja mamy oręż, aby unicestwiać te diabelskie myśli, te diabelskie zamysły przez Bożą prawdę, prawdę Bożego Słowa. A więc on się zląkł i możesz się zlęknąć i to jest coś, co jest naturalne, ale w tym wszystkim, tej bojaźni, tym strachu, tym lęku wstajesz i zwracasz się do Boga, podnosisz się. I bierzesz oręż Bożego Słowa i mówisz, tak nie będzie, bo mój Bóg jest Bogiem, który chce i będzie mi błogosławił. Zaczął się modlić, zaczął pościć, zaczął rozwalać te diabelskie warownie i wtedy Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Ja już kiedyś mówiłem w kontekście tego wydarzenia, jak niesamowicie ważne jest słowo prorocze. Oto wstaje człowiek, którego Duch Boży dotyka. Jest odpowiedź od Boga przez proroka. Pan mówi, to nie jest wasza walka. Wy tylko stańcie, wyjdźcie, stańcie i będziecie oglądać zwycięstwo. Niby proste, bo znamy historię. Ale po pierwsze jest niesamowicie ważne to, że Bóg odpowiada. Psalmista w psalmie 50 mówi tak, wzywaj mnie w dniu niedoli. Wzywaj mnie, wołaj, jeśli trzeba pość, wzywaj mnie, a ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Wzywaj mnie. I wtedy przychodzi odpowiedź. I on, prorok, mówi, uważnie słuchajcie, co macie zrobić. Uważnie słuchajcie, po pierwsze nie bójcie się i nie lękajcie. To nie jest wasza wojna, ale Boża. Tak jak czytam to, to nie wasza wojna, ale Boża, sobie myślę, to w takim razie pakujemy się, idziemy do domu. Bóg załatwi wszystko.
Ale to nie o to chodzi. To jest wojna Boża, ale ja i ty ciągle musimy być w tym właściwym miejscu walki, nie uciekać. Dlatego Słowo Boże nam mówi w liście do Efezjan odnośnie tej duchowej walki, stójcie tedy, nie dając się wyprzeć z waszego miejsca. Weźcie zbroję i dajcie diabłu odpór, nie uciekajcie. Nie pozwólcie się wyprzeć z miejsca zwycięstwa, które macie w Chrystusie. Weź, stań, ogłoś zwycięstwo w imieniu Pana. A więc uważnie słuchajcie, przestańcie się bać. A dalej on mówi, zróbcie coś. Jutro zajdźcie naprzeciw nich. Ustawcie się i stójcie i oglądajcie ratunek Pana. Pokłonili się i zaczęli Boga chwalić. No dobrze, to było tego wieczoru. Prorok przemówił, jest odpowiedź od Boga, jest obietnica. Mają wyjść, mają się ustawić. To jest wszystko. Tylko, że jutro jest nowy dzień i wstają i po prostu trzeba teraz to zrobić, co Pan powiedział. Nie zostać w obozie, ale oni wszyscy, tam jest napisane, wstali wcześnie rano, Jehoszafat ich zachęcił do zaufania Bogu. Tak pięknie mówi, zawierzcie Bogu, zaufajcie Bogu. I wyruszyli naprzeciw wroga. Wyruszyli i postawili na czele, jak wiemy, lewitów, którzy uwielbiali Boga, chwalili Boga. I wtedy Pan, kiedy oni z wiarą szli, nie wyciągnęli miecza. To była duchowa walka. Nie wyciągnęli miecza, zaczęli uwielbiać Boga. I wtedy Pan zadziałał wśród tych trzech wrogich armii. Sprawił, że jeden na drugiego podniósł swój miecz. I było wielkie zwycięstwo. To jest walka i wojna Pana. Ja sam nie zwyciężę, ty sam nie zwyciężysz. Ale jedno jest pewne, musisz być zaangażowany, muszę być zaangażowany w tą walkę. Muszę stać w miejscu, w którym Bóg mnie postawił. Muszę stać, błogosławić Pana, ogłaszać Jego zwycięstwo w moim życiu. Nie uciekać, nie chować. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniemy się. Zaufaj Bogu w tej sytuacji, a ostaniesz się. Zaufaj Bogu odnośnie swojego zbawienia, przebaczenia grzechów. Zaufaj Bogu, skoro On mówi, że ci przebaczy, jeśli do Niego przyjdziesz. Ufaj Mu. Dziękuj Mu. Jeżeli On mówi, że pobłogosławi cię, że On ma moc ciebie uzdrowić, zaufaj Mu. Jeżeli On, przychodzisz do Niego z różnym problemem, ciężarem, zaufaj Mu. A ostaniesz się. A Bóg będzie cię błogosławił. Tam jest napisane, że On wyznaczył śpiewaków, którzy szli odziani w święte szaty. To jest ważne, jak oddajemy Bogu chwałę. Psalmista mówi, że prawym przystoi chwała, czyli czystym, szczerym. Inne miejsca też to podkreślają, że powinniśmy, kiedy oddajemy Bogu chwałę, powinniśmy na to zwrócić uwagę, z jakim sercem oddajemy Bogu chwałę. Ale tutaj najważniejsze jest to, że Jehoszafat postanowił zwrócić się do Pana. Szukał Pana, przyszła odpowiedź od Pana i zrobili dokładnie, nie zatrzymali się tylko na wysłuchaniu proroka, zrobili dokładnie tak, jak Pan do nich powiedział. Wyruszyli naprzeciw przeciwnika. Będziemy się modlić. Czy jesteś tym, który dzisiaj
postanowić zwrócić się do Pana z tym, co przeżywasz? Czy potrzebujesz zwrócić się do Pana z tym, co przeżywasz? Czy chcesz i pragniesz zawołać do Boga ze swoją potrzebą, ze swoim zbawieniem? Będziemy za chwilę się modlić. Czy przeżywasz taką walkę w swoim wnętrzu? Czy to dotyczy twojego zbawienia, czy uzdrowienia, czy jakichś innych rzeczy? Może pojawił się lęk i strach i diabeł cały czas to podsyca? Zwróć się do Pana. Złóż to na Pana. Nie szukaj u człowieka pomocy. Szukaj pomocy u Pana. Pan ci odpowie. Jego Duch cię wesprze. On przyjdzie ze swoją mocą i On sam da ci pokój pośród tej ogromnej burzy i zawieruchy. On zabierze lęk i strach, bo taki jest Pan. Chcemy zaśpiewać pieśń. Kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, ty i ja możemy postanowić zwrócić się do Pana w naszej potrzebie. Jeżeli są tutaj osoby, które dzisiaj są w różnych potrzebach, podejmij dobrą decyzję. Możesz postanowić nie siedzieć, nie czekać, postanowić zwrócić się do Pana. I tego nikt z nas nie musi się wstydzić, tak jak my, będąc tam na konferencji. Wychodziliśmy, bo chcieliśmy Boga, Jego mocy, Jego obecności, Jego odpowiedzi. Pan jest tutaj. Powstańmy. Jeśli postanowisz dzisiaj w swojej sytuacji i potrzebie zwrócić się do Pana, kiedy będziemy śpiewać pieśń, w czasie śpiewania tej pieśni zapraszam cię, przyjść tutaj. Nie bądź tam w miejscu. Nie wstydź się, nie bój się. Po prostu chcę się modlić i chcemy się modlić jeden o drugiego. Chcemy się wstawiać jeden za drugim. Chcemy błogosławić jeden drugiego. Ale to ty musisz wyrazić to pragnienie i nie przychodzisz do mnie, ale powiesz, ja przychodzę do Pana, do Boga i u Niego szukam pomocy, odpowiedzi i ratunku. Postanówmy dzisiaj coś dobrego w tym kierunku i zwróćmy się do Pana. Zapraszam, zachęcam.